Witam serdecznie i dzisiaj zapraszam Was na specjalny przepis. Jest to napoleonka mojej cioci, która zawsze smakowała wszystkim i była hitem na wszystkich imprezach w rodzinie. Do napoleonki będziemy potrzebować 3 szklanek mąki tortowej, 1,5 kostki masła i śmietany. Najlepiej włoszczowską 18%. Mąkę mam już w misce. Teraz siekam masło. Śmietana. Teraz całość zamiatamy. Zachować 2 godziny w lodówce. Lekko podsypuję stolnicę mąką. Docinam mój blat, żeby był jak najbardziej prostokątny i przenoszę na blaszkę. Zapomniałam o jednej ważnej kwestii, czyli nakłucie blatów. Teraz przystępujemy do zrobienia masy budyniowej. 1,5 kostki masła wrzucamy do miksera. 4 żółtka do misy miksera. Następnie 2 łyżki mąki ziemniaczanej. Łyżek mąki pszennej. Można wszystko wymieszać ręcznie, ale ja całość miksuję. Do całości dodam sobie jeszcze ekstrakt waniliowy. Mój budyń będzie waniliowy. Do mojego rondelka wlewam sobie prawie litr mleka. Dymu do sypkich części dodaję 0,5 litra mleka. Reszta mleka z całego litra zostanie do zagotowania. Najpierw wkładziemy jedno ciasto, później drugie. Tutaj w środek wkładamy krem budyniowy i przykładamy drugim ciastem. I ciasto gotowe.